Na basenie zrobiło się cicho i pusto. Radio Kosmos. Postanowiłem jeszcze zostać w basenie, bo te wyrostki nie wiedzieli, że przyjechaliśmy większą grupą, więc widziałem, że teraz ja jestem celem. No było trochę niekomfortowo, ale trzymałem ich dzięki temu z daleka od grupy. Rozejrzałem się dookoła, ale gdzieś się poukrywali. Z kolei wiedząc, że mają czerwone zegarki, to mogłem powiedzieć, że nie wyszli z basenu, że coś jeszcze kombinują. Pomyślałem, że przepłynę kawałek kraulem, żeby trochę się rozgrzać, ale widziałem, że wzięli to za próbę ucieczki. Powyłazili z tych swoich różnych kryjówek i chyba się zdziwili, jak stanąłem dęba z tego mojego kraula i byli w zasadzie z każdej strony, ale nie odważyli się otwarcie zaatakować. Chyba mieli zamiar, tak jak generała, wyskoczyć gdzieś spod wody, próbować mnie wciągnąć, tak żeby było jak najmniej widać. Odwróciłem się w ich stronę, żeby pokazać, że nie mam zamiaru uciekać. Wtedy rozproszyli się w różne strony, a ja stwierdziłem, że już nie ma sensu siedzenie w tym basenie. Zanurkowałem i kurczę, aż naprawdę się dziwię, że pamiętam takie szczegóły. Zanurkowałem w stronę schodów, powoli wyszedłem z basenu i nie spiesząc się, nie oglądając, wszedłem do holu. I po lewej stronie miałem basen z solanką i stwierdziłem, że no zasłużyłem sobie na odrobinę relaksu. Basen nie był jakiś szczególnie duży, ale przeczytałem, że jest to jakaś solanka. Ciekawy byłem, na co ona pomaga. Ustawiłem się naprzeciwko schodów, żeby w razie czego widać było, jak wchodzą, czy coś jeszcze kombinują, bo miałem mocne przekonanie, że jeszcze się z nimi niestety zobaczę. Pamiętam, że była trójka jeszcze cywilów, nazwijmy tak, którzy akurat wyszli z basenu. Na basenie zauważyłem na tej solance, że Elena tam na środku basenu się rozciąga. Elena była wtedy moją pasażerką. Coś do mnie powiedziała, ale mój mózg pracował na wysokich obrotach. Rozglądałem się tak, że nawet nie wiem, co dokładnie mówiła. Zerknąłem na zegarek i obliczyłem, że został mi mniej więcej kwadrans. Stwierdziłem, że trochę mnie ominęło przez tą dziwną sytuację i skorzystam po prostu. Spróbowałem, jak to jest nurkować w solance. Zobaczymy, jak będzie, czy w nocy po prostu będę miał całe czerwone oczy, czy nie, ale może to pomoże gdzieś na zatoki. I po prostu pływałem sobie od lewa do prawa, na wodzie, pod wodą. No i nie powiem, zdziwiłem się trochę, kiedy się wynurzyłem, a przy barierce razem z Eleną stało tych trzech bałwanów. Akurat ci młodsi, już widziałem, że coś kombinują, ale wtedy stanąłem pewnie na nogach, bo nie powiem, mój wzrost budzi respekt, więc przeszedłem koło nich i widziałem, że nie mają ochoty na jawną konfrontację, zwłaszcza, że dalej na brzegu kursowali ratownicy. I wyszedłem z tej solanki, zerknąłem, co jeszcze jest, tych basenów było więcej. Akurat naprzeciwko było coś z siarką, nie pamiętam teraz dokładnie, i stwierdziłem, że to może być dobre dla zdrowia. W środku były wanny, myślę, że maksymalnie dla jednej, dwóch osób, więc łatwo mi było wybrać sobie takie miejsce, gdzie miałem na oku całe to pomieszczenie z basenami siarkowymi i była też szyba, przez którą mogłem zerkać, co się dzieje. No i właśnie za szybą zobaczyłem jeszcze kilku tych czerwono-zegarkowców. No już tak bezczelnie zaglądali przez to okno. Na tyle się rozproszyli, że już nawet i ochrona była trochę zakłopotana. Nie mogli podejść, upomnieć któregoś z nich. I wtedy widziałem, że już ci starsi zaglądają. Ale też był duży plus tej sytuacji, że przyglądałem im się dokładnie. Już nie byli tacy anonimowi. Zauważyłem, że jeden ma tatuaż nad łokciem. Drugi ma jakiś dziwny zaczes w stylu czeskiego piłkarza.
a trzeci miał wysoko podstrzyżone włosy i kucyk, także już coraz łatwiej było ich zidentyfikować. Wyraźnie widziałem wtedy, jak chodzą korytarzami wokół basenu siarkowego, ale już z takim trochę mniejszym zapałem. No, po kilku minutach wróciłem jeszcze na chwilę do solanki, żeby zmyć z siebie siarkę, bo stwierdziłem, że może i sól jest trochę mniej szkodliwa, jeżeli jest jej w nadmiarze. Zerknąłem na zegarek i już stwierdziłem, że pora się udać do szatni. Po drodze spotkałem znajomych, parę słów z nimi zamieniłem. Byliśmy zgodni, że naprawdę było świetnie, ale też zasygnalizowałem, że coś dziwnego się dzieje, żeby też mieli oko, ale stwierdzili, że to jakaś dziwna sytuacja, więc ucieszyłem się, że są świadomi tego, co się dzieje. Przy bramkach spotkałem generała, który już tam czekał z ekipą. Zapytał, co tam się dzieje w temacie. Powiedziałem, że kręcą się dalej gnojki i teraz mnie szukają po basenie. Zresztą nic groźnego, ale mam do nich dużą prośbę, żeby ustawić się gdzieś większą grupą przy bramce albo na parkingu. Generał oczywiście chwila, moment, dobra decyzja i mówi, okej, zorganizuję, widzimy się i tam tylko muszę sobie zorganizować jakieś okrycie wierzchnie, bo nie planował wskoczyć do basenu. To była spontaniczna akcja, więc oddalili się całą grupą w stronę szatni. Niedługo później spotkaliśmy się już za bramkami. Moja prośba, moja informacja szybko się rozeszła, więc czekała na mnie już spora ekipa wysportowanych chłopaków. Ja myślę, że ci napastnicy mieli naprawdę dużo szczęścia, bo na warsztatach było wielu moich znajomych, którzy, no wiem, że trenują jiu-jitsu czy inne sztuki walki albo biegi, czy no, są biegli w różnych sportach, więc jakby była jakaś młódzka, to po prostu nie chciałbym być w skórze tych zagranicznych bałwanów. Generał już tak pro forma pokazał się owinięty w ręczniki, stwierdził, że właśnie w ręcznikach wróci, no bo nie miał ciuchów na przebranie i jak to generał w samym ręczniku po prostu wyglądał jak sam Cezar. No i umówiliśmy się, że tam pokręcimy się jeszcze chwilę na parkingu i lecimy do domu. Chłopaki zaczynali już odjeżdżać samochodami, a my jeszcze musieliśmy poczekać na Elenę. Ustawiłem auto pod prąd, ustawiłem światła, żebym dokładnie widział, czy ktoś idzie, nie idzie, co się dzieje na parkingu. Hania, jak to Hania, moja druga pasażerka, była punktualnie i już obydwoje czekaliśmy sobie na Elenę. I tak w skrócie opowiedziałem Hance, co tam się działo, ale to bez większych szczegółów, po prostu, żeby wiedziała, że to, że mówię trochę dziwnie, że jestem zamyślony, to właśnie chodzi o to, o ten dziwny incydent. No i tak rozmawialiśmy sobie z Hanką przez chwilę, no wreszcie pojawiła się Elena. No i mówi, o, nie mogłam was znaleźć i tak dalej, co słychać, długo czekacie? A Hania odpowiedziała, nie, skąd, mamy czas, nie spieszymy się. No i już kończąc tą historię, czarny, sportowy sedan powoli wytoczył się za bramę w stronę Zakopanego.